Jeśli ktoś chce spędzić wieczór w towarzystwie ludzi, których coraz mniej, kulturalnych, zachowujących pewne pozory, przynajmniej przyzwoitości, wrażliwych, a jednocześnie to jest utopione w dobrym poczuciu humoru. Mam nadzieję, że widzowie będą tęsknić za takim światem. On opowiada bardzo dużo o takiej różnej miłości, ale też o różnych typach ludzkich. To jest niby taki prosty utwór, który jest komedią, a tak naprawdę komedią chyba nie jest. A jak już, to trochę gorzką. Nagrywaliśmy w takim dworku pod Warszawą. Wcześniej mieliśmy przygotowania, próby czytane normalnie, stolikowe, a potem weszliśmy na plan i kręciliśmy. Trochę rzeczywiście jak film bardziej niż jak teatr telewizji, ale myślę, że to jest fajna forma akurat w tym wypadku. Jeśli się znajduje język, który pozwala na rozmowę z widzem, interesuje widza, to jesteśmy wygrani. Jeśli nie, to jesteśmy przegrani. Mam nadzieję, że tym razem będziemy wygrani. Zapraszam w poniedziałek 19 listopada o 21 na obejrzenie Lata Tadeusza Lipnera, mojej reżyserii. No powiem skromnie, to nie jest najgorsze przedstawienie.